Witajcie w kolejnym odcinku programu High Five. W poprzednim filmie pokazałem wam, jak niesamowity i niezwykły jest ten samochód. Jedyny w Europie, 7,3 litra, prawie 500 koni. Dziś sprawdzimy reakcję na przyspieszenie tym samochodem na aplikacji. Będę taksówkarzem. Jedziemy. Uber z tej strony. Dobrze, już wychodzę z żoną i biegniemy do pana. Pan stoi już przy bramie? Słychać z daleka? Bardzo dobrze pana słychać. Dzień dobry. Ja sobie to drugą z mojej strony zapraszam. Sekundę, tylko wezmę rozbieg, dobra? Tu jest! Ilu was jest? Sześciu? Ty z przodu? Ze szkoły? Kurde, to teraz jakieś piwo. Nie, wy pewnie niepełnoletni jesteście. Zapraszam! Maska na wysokości mojej twarzy, ty. Pobułki, ja działam. Skończymy się w jednej żabce, tak? No. Franczyzobiorca Bartek. Ale. Witam serdecznie. Proszę bardzo. Miło poznać, zaszczyt. Kurde, jak do tego wejść? Jezu, ale wielkie. Ale wielkolic. Często tak mówią. Michał. Robert, bardzo miło. Jest, duży. Jest szok, co? No. No jest. I to nie mały. Pani Jola? Tak? Ja jestem pani kierowcą. Nie trzeba? Możemy pożartować. O matko, dobra. Jezu. Zapraszam. Z przodu jest więcej miejsca. O Jezu. Da pani radę? Dobrze, jestem wysoka. Ktoś zamówił kurs z Biedry. Będziemy zakupy odbierać? Pan Janusz? Tak. Woo! To mój Uber? Tak, to pana Uber, zapraszam. A dzięki. Zapraszam z drugiej strony. No tu transport mam kurna do biura idealny. Już nie żałuję, że mi każą przyjechać. Warto było podpisać podwyżkę. O, to piona. Co to za pomysł? Na wachę ci się na pewno nie zwróci. Nie zwróci mi się, szczególnie, że przejazd masz za darmo. O, no. Zajebiście. No jakie to jest bydle wielkie. Kurwa, ale bydle, ty. To zupełnie nie widać, jak kurwa w ciężarówce, co? Wielki jest, jebane. A, dziękuję, dziękuję. Każdy mi to mówi. O kurwa. Czy ja do pana, czy ja nie do pana? Bo do mnie. To zapraszam. Ja Kurwa, przecież to jest ciężarówka. Siema, hej, Paweł. Robert, miło poznać. Kurde, nie wierzę. No nie wierzę, normalnie nie wierzę. Ale to jest hit, jaka to jest kurwa ciężarówka, no nie wierzę. Pan Janis? Tak. Miało? No, panie. Jak u mamy w salonie. Przepotężny jest. I ta odległość, co? Trzeci fotel. Tak, nie da rady, żebyśmy za kolano się trzymali. No nie. Ciężko by było, chyba że... ale zostawmy to lepiej. This is cool. You like it? Yeah, it's cool. Yeah. Great. The main thing it's like the course is for free. For real? Yeah, for real. Ale miał być Opel, a to chyba nie jest Opel. To jest mój przyjaciel, Dzierzgol. Byliśmy na grzybach, zebraliśmy w sumie całkiem sporą ilość. Podwozie Michała pod Lamborghini Huracana. Ja od całkiem długiego czasu sprawdzam stronę internetową lendly.pl. To jest taka firma, która zrzesza wszystkie wypożyczalnie ze sobą. Sam proces rejestracji też jest w zasadzie banalny. No dokładnie. I... wchodzimy na stronę Lendly, podajemy miasto, daty, kiedy potrzebujemy samochód, podstawowe dane o sobie, numer telefonu. I pracownik się kontaktuje. Kontaktuje się najszybciej, jak tam potrafią. Przynajmniej mi się to zdarzyło w przeciągu 20 minut, że już miałem telefon. No to i tak szybko. I teraz właśnie jedziemy po tego Huracana, zobaczymy, jak to wygląda. Taki zaparkowany. Spoko. Jakbym z salonu odbierał. No trochę tak. Panowie teraz załatwiają formalności i słuchaj, trochę im przeszkadzam. To jest jedna strona? Jakiś regulamin czy coś? Jakiś paragraf? Słuchaj, regulamin był już na stronie. Dobrze. A, no, dobra, to już nie przeszkadzam. Stos. Wszystko. Nie bez kozery polecam swoim przyjaciołom tą stronę internetową. Ej, podjaty tutaj Fordem. Zrobimy sobie zdjęcie na dwa. No! Szybszy na pewno, ale ty przynajmniej na dziurach nie musisz uważać. No, to prawda. Mam ten plus. Co, lecimy na Warszawę? Dokładnie. Ale ja będę musiał cię dogonić wieczorem, bo mamy jeszcze przejazdy z pasażerami. Lecimy na Ubera, a my widzimy się wieczorem. Nerka. Dobry temat, co? Pan jeździ tym autem tak na zakupy, czy...? Nie, no pracuję na aplikacji. Poważnie? Nie no, Boże! Gościu! Ja cię kręcę! Nie no, jesteś wariat.
tak też hamuje, nie tylko szybko przyspiesza. Zajebiście. Yes. Jedziemy dalej. Dobra, ale bez hamowania. Można kogoś zabić. 2 litry może mieć czajnik tylko, nie? No mój nawet 2 litrów nie mam w domu. No nic nie widać z przodu też. No ja bym mógł tak się wozić, wiesz, jak amerykański, kurde, ten, szeryf. Ale kurwa, to jest dinozaur. Jakbyśmy wzięli jakieś pasażerki, to ze 3... Actually, my dream car is a Tesla, just like Tesla. What? Yeah, I don't have like... Get out of the car. You have a COVID, you like Tesla, you don't have the taste. To jest pierwszy szok, że nie Ukrainiec. A wjechać tutaj, dołączyć się do ruchu? Pół godziny trzeba stać. Zupełnie odpuszczam samochód, na razie mnie nie korci, bo kiedyś się chciałem zabić, o, zrobię sobie prawko tego, najwyższy czas. Wiesz, tego niewyspany jestem, bo od 6 tu jestem, jak to przecież ty pracujesz od 8.30. Ale jak przyjadę na 8.30, to nikuja nie zaparkuje. Wygodnie, ciepło, komfortowo? Jest super. Może być też szybko, jak pani się spieszy. Tak. O Jezu, cudownie. W ogóle Robert jestem. Jola, miło mi. Miło poznać. Myślę, że w podobnym wieku jesteśmy. Też tak mi się wydaje. Dlatego jestem tym bardziej w szoku, że takim autem przyjechałeś. Ale to nie moje, to nie mój samochód. Za tamto. Patrzę sobie, jeszcze miałem taki okres, że się dogadałem z Uberowcem, że jeżdżę. O, jedziemy! Że jeżdżę poza aplikacją i po prostu codziennie mi o 9 odbiera. Piękne auto, co? Mhm. Ogromne. O, wow. On jest taki, że może jeździć sobie gdzieś po różnych powierzchniach, czy. Wczoraj Wisłę przejechałem, dlatego taki brudny jest. A. Kurwa, jak on robi na ulicy wrażenie, co? Dzik! Patrz, to jest rondo. I już po rondzie. Ale zawieszenie, ja pierdzielę. What is this car? That's the tank. It's called like this, the tank. Jak już się będę, że tak powiem, zaopatrzał, wdają dwie klasy, jeszcze jakby się dało przerobić na elektryka, to miodek. Co? Tak. Nie, dobra, nie. Siadaj. Nie rozmawiam z tobą. Nie rozmawiam z tobą. Nie mówmy o żadnych elektrykach już. To tu miałem pana wysadzić pod kościołem? Nie. Żeni się pan? Parę metrów dalej. Myślałem, że się masz żenić dzisiaj. Te błędy popełnia się tylko raz po życiu. Czyli lepiej się nie żenić, bo jeszcze przed. Ale nie mogę powiedzieć, że lepiej. Nie możesz mieć lepiej ode mnie i od innych, którzy już ten błąd popełnili. Ale ja zakochany jestem. Ja już bym wszystko po prostu chciał. My wszyscy tak mówimy, że zakochani jesteśmy. Jaki skok! Zróbmy sobie jeszcze fotkę na zakończenie z pasażerem. Jak masz na Insta? A numer telefonu? Uciekam do pracy. Trzymaj się jeszcze raz, dziękuję. Naprawdę. Super i dziękuję jeszcze raz. Amazing car, so big. Big surprise to be here. To od razu widziałem, że coś jest tutaj nie tak, coś jest na rzeczy. Samochód super, potwór, no nie do miasta do końca. No ale 7.3 benzyna, 500 koni robi swoje. Jestem szczęśliwa, że mogłam się przejechać. Dla mnie to była rewelacyjna przygoda i bardzo dziękuję. No ja się zastanawiałem, jak moja żona wsiądzie po prostu. Potężny samochód. Nie no, samochód naprawdę robi wrażenie. Primo, ultimo, wygodnie. Bez szarpania, bez wyboi. Góry bym to bardziej zabrał, bo trochę się marnuje tutaj. Jest zadowolenie. Koniec! Bardzo wam dziękuję za oglądanie tego materiału. Dziękuję firmie Ram Factory, która stworzyła tego potwora. Pamiętajcie o Landly, wszystko macie w opisie. I subskrybujcie program. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!